Chciałam pana zapytać jeszcze, czy to prawda, że potem miał pan już po przerwaniu tej debaty, czy raczej niedopuszczeniu do zadawania kolejnych pytań, nazwać posłów małpami? Ja później miałem krótką rozmowę z posłem Meysztowiczem i z posłem Rutnickim, jeśli się nie mylę, z Platformy. No i kontynuując tą metaforę cyrku, poprosiłem, zasugerowałem, żeby nie zachowywali się jak małpy w cyrku. Natomiast szczerze mówiąc, po paru dniach refleksji, jeżeli miałbym kogoś przepraszać, to przeprosiłbym raczej te małpy, które mogły się poczuć obrażone takim porównaniem.